Flagę państwo wprowadzić. Do hymnu. Jest tragiczną, smutną datą w dziejach naszego narodu. Za chwilę przypomnimy sobie historię naszych pradziadów, którzy ratowali najcenniejsze wartości – kulturę, język, obyczaje, religię i doprowadzili do odzyskania niepodległości. Wszędzie powiewa mnóstwo flag. Cóż to może być za kręg?
Oj, Jacuś, Jacuś, czy ty naprawdę tego nie wiesz? Przecież masz już 15 lat. A nasza pani w szkole opowiadała nam o dzisiejszym święcie. Właśnie dzisiaj przypada 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Babciu, dziadku, opowiedzcie nam, jak to właściwie było z tym odzyskaniem przez Polskę niepodległości. No dobrze, dobrze. To powiemy wam. Usiądźcie sobie wygodnie i posłuchajcie. Cała ta szczęśliwa historia naszego kraju rozpoczęła się wiele lat temu. Właśnie wtedy nasz kraj przestał istnieć i zniknął z map Europy. Ależ babciu, co ty opowiadasz? Przecież jesteśmy Polakami i mieszkamy w Polsce. Tak, Musiu, rzeczywiście mieszkamy w Polsce. Ale musiało upłynąć wiele tragicznych lat, żebyśmy mogli teraz mieszkać w wolnym kraju. Posłuchajcie, dokładnie w roku 1795 Polska przestała istnieć. W roku tym trzy sąsiednie, bardzo duże i silne państwa, Rosja, Austria i Prusy, podpisały akt rozbiorowy, który stwierdzał: Królestwo Polskie odtąd zniesione będzie na zawsze i należy zlikwidować wszystko, co przypominało jego istnienie. Jak to możliwe? To Polskie nie było już na mapach Europy? No właśnie, Polska znikła. Nie zaznaczono jej już na nowych mapach. A co się stało z Polakami? Czy wszyscy zostali zabici? Ale skąd? Wyobraź sobie jednak, jak było im trudno żyć, kiedy cały czas musieli być posłuszni swoim zaborcom. A co to znaczy, że musieli być posłuszni swoim zaborcom? Oj, jakie to trudne do wyjaśnienia. We wszystkich urzędach, w szkołach, w kościołach musiał mówić po niemiecku albo po rosyjsku. Nawet polskie dzieci w szkole musiały rozmawiać i uczyć się w języku obcym. Inaczej czekała je straszliwa kara. Jak to? To dzieci nie mogły ze sobą rozmawiać w ojczystym języku? Nie mogły czytać polskich książek? No właśnie, nie mogły. To było zabronione. Nie rozumiem tego. Gdybym ja żył w tamtych czasach, to na pewno walczyłbym o swoją ojczyznę. Czy Polacy byli tacy tchórzliwi, że nie bronili swojego kraju? Ależ nie, kochanie. Polacy byli wtedy, tak jak i dziś, odważni, dzielni i bohaterscy. Cały czas, w czasie okupacji, walczyli z wrogiem. A my w szkole uczyliśmy się piosenki o polskich żołnierzach, ułanach. Mieli oni piękne mundury, ostrogi, błyszczące szable, lance i jeździli konno. Przybyli ułani pod okienko, stukają, wołają, puść panienko, stukają, wołają, puść panienko. O Jezu, a cóż to za Polacy, o Jezu, a cóż to za Polacy. Otwieraj, nie bój się, to czwartacy, otwieraj, nie bój się, to czwartacy. Przyszliśmy napoić nasze konie, przyszliśmy napoić nasze konie. Za nami piechoty całe błonie, za nami piechoty całe błonie. O Jezu, a dokąd tu prowadzi? O Jezu, a dokąd tu prowadzi? Warszawę odwiedzić byśmy radzi, Warszawę odwiedzić byśmy radzi. By zwiedzić Warszawę już na pilno, by zwiedzić Warszawę już na pilno. Zobaczyć to nasze stare Wilno, zobaczyć to nasze stare Wilno. Panienka Pękrota otworzyła, panienka Pękrota otworzyła. Ułanów na nocnek zaprosiła, ułanów na nocnek zaprosiła. Ułanów na nocnek zaprosiła, ułanów na nocnek zaprosiła. Zastanawiam się, jak to możliwe. Pani w szkole mówiła, że nasz kraj był w niewoli aż 123 lata. Przez tyle lat Polacy nie mogli przegonić okupantów? Kochanie, jesteś niesprawiedliwy. Posłuchaj. Polska była wtedy krajem bardzo słabym, a okupanci byli bardzo silni.
Polacy walczyli z całych swoich sił, ale byli zbyt słabi, by zwyciężyć uzbrojonego i silnego wroga. Polacy walczyli nie tylko na polach bitew. A wiecie o tym, że wielka polska pisarka Maria Konopnicka również swoją pracą, swoimi pięknymi wierszami zagrzewała Polaków do walki? Posłuchajcie, wyrecytuję jeden z ich wierszy. Właśnie to on towarzyszył Polakom w wielu bitwach. Do dziś znają go wszyscy dorośli Polacy. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród, nie damy pogrzeć mowy, polski my naród, polski lud, królewski szczep piastowy. Nie damy, by nas gnębił wróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Do krwi ostatniej kropli z żył, bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie w kropli w pył, krzyżacka zawierucha. Twierdzą nam będzie każdy próg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, ni dzieci nam Germaniu. Orężny wstaje kufiec nasz, duch będzie nam hetmanił. Pójdziemy, gdy zabrzmi złoty róg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Tak wielu Polaków zginęło na tej wojence. Najczęściej zostali pochowani tam, gdzie zginęli. Na polach, w lasach. Jeszcze dziś można spotkać stare, bezimienne mogiły. Już nikt nie pamięta, kto w nich spoczywa. Gdy zapomnę daje świat bez dużo myśli przez śpiący las. Musiały opłakiwać zmarłych mężów, braci i synów.
Były to smutne czasy. Wszyscy Polacy modlili się w kościołach i błagali Boga, aby ta niedola wreszcie się skończyła.
ja właśnie tego żałuję, że tak jak Ułali nie mogę przysłużyć się swojej ojczyźnie. To niesprawiedliwe. Wnusiu, ależ co ty opowiadasz? Czy uważasz, że teraz, kiedy nasza ojczyzna jest wolna, nie możemy jej się przysłużyć? Masz, babciu, rację. Możemy to zrobić. Będę się pilnie uczył w szkole i zostanę budowniczym. Będę budował coraz piękniejszą Polskę. Albo zostanę żołnierzem, tak jak mój tata. Żeby Polska była krajem silnym, musimy się wszyscy wzajemnie szanować i sobie pomagać. Musimy dbać o to, by słowa Polska i Polak brzmiały dumnie. Żeby Polska, żeby...